udział w tego typu akcjach miastom coś daje. Daje w tym sensie, że daje rozgłos. Mówi się często, ci, którzy kończyli dziennikarstwo, znają to powiedzenie szczególnie, że nieważne, co o tobie mówią, ważne, żeby nazwiska nie przekręcili. Więc rozumując w ten sposób, myśląc w ten sposób, rzeczywiście warto być wszędzie, o każdej porze i mówić, halo, tu jestem. Natomiast, jak wiesz doskonale, ja jestem raczej ortodoksyjny, jeżeli chodzi o tak zwaną promocję miast. Staram się nie stawiać znaku równości między marketingiem a promocją. I staram się absolutnie nie stawiać znaku równości, bo promocja jest tylko elementem marketingu. Mało tego, ona jest zwieńczeniem pewnych działań. Jak ktoś nie lubi słowa marketing, to może spokojnie zastąpić to słowo zarządzanie miastem. Jest pewnym ostatnim elementem, bardzo istotnym elementem zarządzania miastem. Czyli główny cel wszystkich działań, które niesłusznie nazywa się promocją miasta, to jest takie kierowanie miastem, które tworzy jego osobowość. I teraz jeżeli ja mam osobowość, ja jako miasto mam osobowość i nagle jakaś Milka czy inna firma ogłasza konkurs, to ja się chętnie zgłaszam, bo ja mam coś do powiedzenia. Natomiast jeżeli ja się tylko przy takich okazjach staram pokazywać, to nie najlepiej świadczy o, ale tak mówiąc szczerze, o znajomości rzeczy. Nawet to nie, ja nie nazwałbym tego głupotą, chociaż trochę nawet chyba miałem ochotę tak powiedzieć, że to jest głupie zachowanie, ale to nie jest głupie, to jest po prostu nieświadomość. Mnie przeraża, jak jeżdżę po Polsce i mam doświadczenia ostatnio, takie bardzo bolesne, długie doświadczenie z Bydgoszczą, że ta nieświadomość i brak wiedzy nie przekłada się na żadne zainteresowanie. Ja nie twierdzę, że jestem super mądry w tych sprawach, aczkolwiek trochę na ten temat wiem, 11 lat tym się zajmuję i zawsze mnie mimo wszystko przeraża, że przyjeżdżę do takiego miasta, a ludzie nawet nie chcą z tobą rozmawiać. Ich nawet to nie interesuje, bo oni wiedzą lepiej. No co ty możesz przyjechać z Warszawy, a jeszcze z Warszawy możesz powiedzieć, mimo że też nie chcesz ingerować w to, co się w danym miejscu dzieje, ale chętnie jakieś uwagi byś wypowiedział. Aczkolwiek też z drugiej strony powiem szczerze, że ja nie lubię takiego szybkiego, często ludzie, jak spotykają takich ludzi jak ja, czy jak ty, to mówią, a jak pan myśli, a jak nasze miasto powinno się promować? I moja odpowiedź zawsze jest taka, że za krótko tu jestem, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Tym bardziej, że nie promować, tylko najpierw trzeba wiedzieć, kim się jest, żeby o tym światu chcieć mówić. Ta kampania zresztą to jest przykład też, bo tu rikoszetem trochę przyłożę też dobrym, znanym, dużym agencjom reklamowym, które podjęły się zadania potem wykonania tego spotu. Spotu, które nie oszukujmy się, jest żaden. Ten spot mówi, że są dziewczyny w tym mieście, że są fontanny, że są ludzie, którzy chodzą po ulicach, budynki i gdybyś na koniec zakrył nazwę miejscowości, to równie dobrze mogłoby się to odbywać w każdym innym miejscu, czyli agencja nie postarała się o znalezienie czegoś naprawdę unikatowego, w tym przypadku w Bytomiu, co warto by było, co można by było zapamiętać. Po prostu odwaliła robotę na takiej zasadzie, jak często duże agencje reklamowe odwalają robotę dla swoich klientów. Różnica polega tylko na tym, że ci klienci, którym od tę robotę tak odwalają, to są klienci dużo bardziej, w większym stopniu świadomi. Oni swój biznes robią już całe lata i nie dadzą zniszczyć jednym spotem swojego dorobku. Zazwyczaj wiedzą bardziej, czego chcą, niż takie miasto, które właśnie jest nieprzygotowane, w którym zarządzają ludzie, którzy niekoniecznie muszą wiedzieć, czym jest marketing, niekoniecznie muszą wiedzieć, co to jest promocja, bo oni na słowo promocja, mówię tutaj o burmistrzach, prezydentach, wójtach, marszałkach i tak dalej, to oni mają myślenie jedne. Kurczę, ja tu mam mnóstwo rzeczy, różnych problemów ze służbą zdrowia, dziurawe drogi, a tu jeszcze przychodzą i mówią, trzeba się promować. Oni nie potrafią z tego połączyć tego w całość.
I to jest ten problem. I taka agencja, która po prostu od tak sobie podejmuje się takiego zadania, moim zdaniem najlepiej to nie świadczy. Nawiasem mówiąc, jeszcze jedna rzecz. To jest właśnie fajny przykład, że żeby robić kampanię i doradzać miastom, to jak to powiedzieć, trzeba prawdopodobnie dużo więcej wiedzieć niż jak się odwala taką sztampową robotę dla zwykłych produktów komercyjnych czy usług. Promocja miasta, która, jak mówię, musi być wynikiem pewnych działań zarządczych, marketingowych, to jest sztuka sama w sobie. To jest żywe, miasto to jest żywy organizm, to jest jednak bardziej skomplikowana materia niż kolejne kampanie dla produktu, który jest już w pewnej fazie cyklu swojego życia. Stąd na przykład słusznie wszyscy mędrcy podkreślają w swoich książkach, również polscy autorzy, że to jest proces, którego pierwsze efekty, mówię tutaj o budowaniu marki miejsca, widać po 3, 4, czasami 5, 6 latach. A to się oczywiście w sposób oczywisty kłóci z kadencyjnością naszych władz, które miastami, miejscami zarządzają i to się koło zamyka. Ale oczywiście zawsze znajdą się tacy, którzy dla sławy czy dla pieniędzy zrobią to coś szybko i byle jak. Na pewno nie ma się co nastawiać na wielkie efekty. Można by to sprawdzić. Może wróćmy do tego tematu za jakiś czas. Postarajmy się zajrzeć do jakichś firm monitoringowych, zapytać ich, czy wzrosła turystyka. No bo na co się, co to znaczy coś dać miastu, taka kampania? Taka kampania może coś miastu dać tylko wtedy, jeżeli zwiększy się liczba mieszkańców. Ludzie powiedzą, o, piękne miasto, ja chcę w Bytomiu mieszkać. No ale z tego spotu to niewiele wynika, dlaczego miałbym tam mieszkać. Przyjadą turyści, żeby coś zobaczyć. Nie bardzo pamiętam, co takiego jest w Bytomiu, co specjalnie chciałbym jechać, albo przy okazji przyjeżdżają, żeby zobaczyć. To jest sukces jest wtedy, kiedy przyjeżdżają inwestorzy, tak? I sukces jest wtedy, kiedy mieszkańcy mówią fajnie. I tu może część mieszkańców będzie miała przyjemne wrażenie, będzie połechtana tym, wygraliśmy. Spot swojego miasta w telewizji. Tak jest, ale za miesiąc nikt o tym nie będzie pamiętał, a na pewno nie przełoży się na to, co w marketingu miejsc jest najważniejsze. Czyli na pieniądze taksówkarza, restauratora, hotelarza, sklepikarza. Na pewno była to, co sam zresztą, jak się rozmawialiśmy przez telefon, sugerowałeś, na pewno to jest świetna kampania Milki. Bo Milka, jak tu przed chwilą przeczytaliśmy, uruchomiła 8 milionów głosów, 800 miast zaangażowało się na 900 ileś miast w Polsce, zaangażowało się w tę kampanię. Także Milka zrobiła świetną robotę, ale może się trochę czepiamy, nie wiem.